Nie musimy chyba mówić, że prawie nic nie łączy Ziemi i Jowisza. Nasza planeta jest malutka, urocza i żyją na niej słodkie pandy. Z kolei Jowisz to gazowy potwór z szalejącymi huraganami, które nigdy nie ustają. Gdybyśmy mieli upaść na tę planetę, moglibyśmy dosłownie przez nią przelecieć. Co by się jednak stało, gdyby nasza Ziemia była rozmiarów Ojca Układu Słonecznego? Wow, byłoby bardzo fajnie. Jowisz jest tak wielki, że mało kto potrafi pojąć jego prawdziwe rozmiary. Promień tego gazowego olbrzyma jest 11-krotnie większy od Ziemi, a on sam jest około 316 razy masywniejszy. Czyli, żeby zmienić błękitną planetę w drugiego Jowisza, musielibyśmy 11-krotnie powiększyć jej promień, a gdyby gęstość pozostała taka sama, masa nowej Ziemi musiałaby proporcjonalnie wzrosnąć. Byłaby więc 4-krotnie większa od tej Jowisza. Takie zmiany oczywiście pociągnęłyby za sobą szereg konsekwencji. Pierwsze, co byśmy od razu zauważyli, to nie rozmiar. Grawitacja w porównaniu do starej Ziemi byłaby 11-krotnie silniejsza. Uczeni mówią, że moglibyśmy przeżyć na planecie z większym przyciąganiem grawitacyjnym, pod warunkiem, że nie przekraczałaby 5-krotności tej obecnej. Załóżmy jednak, że jesteśmy ryzykantami, zawsze gotowymi na każde wyzwanie matki natury. Jak wyglądałoby nasze życie? Cóż, niezbyt przyjemnie. Po każdym postawionym kroku musielibyśmy usiąść na ławce i złapać oddech, jakbyśmy przebiegli maraton. Byłoby nam tak trudno chodzić. Aha, i powodzenia ze wstaniem z ławki. Żeby jakoś poruszać się po tej planecie, musielibyśmy wykształcić bardzo silne mięśnie. Koniec ze śmieciowym jedzeniem. Potrzebowalibyśmy dużo mocy tylko po to, żeby dojść do lodówki. Siła grawitacji wpłynęłaby nie tylko na nasz ruch, ale również na gabaryty wszystkich obiektów na planecie. Wiecie, że astronauci rosną w stanie nieważkości? Jeśli macie kompleks wzrostu, to może być dobre rozwiązanie. Równocześnie jednak za sprawą tak silnej grawitacji wszyscy bylibyśmy niscy i dotyczyłoby to nie tylko ludzi. Inne rzeczy, chociażby drzewa, też byłyby bardzo małe. Aby rosnąć wzwyż, muszą przecież transportować wodę z korzeni do gałęzi, co w takich warunkach byłoby nierealne, zmieniłyby się w skromne krzaczki. Tak samo góry. Nawet najwyższe z nich stałyby się bardzo niewielkie, wtedy przynajmniej każdy mógłby zdobyć Mount Everest. Tak samo byłoby ze zwierzętami. Nasi milusińscy musieliby szybko ewoluować w napakowane korgi, żeby móc jakoś chodzić. No i pożegnajcie się z ptakami. Jeśli myślicie, że to dużo, dodajmy jeszcze coś. Byłoby nam bardzo trudno oddychać. Dramatycznie wzrosłoby ciśnienie atmosferyczne, ponieważ Ziemia zaczęłaby przyciągać do siebie powietrze z niewyobrażalną siłą. Czulibyśmy jego ciężar dosłownie na naszych barkach. Pamiętacie, jak mówiłem o przerwie po każdym kroku? To wyobraźcie sobie, że teraz musielibyśmy oddychać przez poduszkę. Tak, ale to i tak nie wszystko. Ciśnienie atmosferyczne odgrywa ważną rolę w procesach cząsteczek wody. Ugotowanie jej lub zmiana stanu skupienia do lodu byłaby znacząco utrudniona. Większość lodowców by stopniała i nie zobaczylibyśmy na niebie ani jednej chmurki. Wszelka para wodna z impetem opadłaby na ziemię w postaci ulewnych deszczy. Mielibyśmy szczęście, gdyby nie nastąpiła żadna powódź. Co jednak ciekawe, całe to szaleństwo miałoby swoje plusy. Przykładowo, wokół nas zrobiłoby się więcej miejsca. Jeśli rzeczywiście nie dochodziłoby do ciągłych powodzi na Ziemi, pojawiłoby się mnóstwo porzuconych obszarów. Może ceny Ziemi w końcu by spadły, ale wszystkie nieodkryte zakamarki świata najpewniej pozostałyby nieodkryte, ponieważ podróż morska byłaby prawie niemożliwa. I nie dlatego, że żegluga byłaby utrudniona, ale ponieważ wszystkie zbiorniki wodne Ziemi stałyby się 10-krotnie większe. Sama myśl o zgubieniu się na oceanie przeraża, no więc teraz wyobraźcie sobie, że on sam, chociażby Atlantyk, byłby 10-krotnie większy i głębszy, to ja chyba zostanę w domu. Także zapomnijcie o żegludze, tak samo o lotach samolotami, albo o podróżach w kosmos, a to wciąż nie koniec. Gdyby Ziemia była rozmiarów Jowisza, na całej planecie szalałyby wulkany. Ze względu na zwiększoną masę, Ziemia stałaby się potwornie niestabilna, wymarłe wulkany powróciłyby do życia i wszędzie panoszyłaby się lawa oraz toksyczne gazy. W 1883 roku miała miejsce najbardziej destrukcyjna erupcja wulkanu w historii ludzkości. Była to erupcja Krakatau.
Wybuchł na małej wysepce, fakt, ale konsekwencje poczuli wszyscy mieszkańcy Ziemi. W jej wyniku została zniszczona cała wyspa, powstały liczne tsunami, a obłoki toksycznych gazów osiągnęły długość wielu kilometrów. Wyobraźcie sobie to wszystko, ale 10 razy gorsze. Tak właśnie by było na Jowiszo podobnej Ziemi. Erupcje te siłą przypominałyby uderzenie meteorytu Chicxulub, tego, który zmiótł dinozaury z powierzchni Ziemi. Po tym zdarzeniu na całej planecie w powietrze wzbiły się tumany toksycznych gazów, wywołując jedno z największych wymierań w historii planety. Co gorsza, musielibyśmy pożegnać się z polem magnetycznym. Taka geologiczna wisienka na planetarnym torcie. Pole to jest bardzo ważne dla wszystkich form życia na Ziemi. Jak mówi Rory Burns z Uniwersytetu Waszyngtońskiego, broni ono naszą planetę przed wszelkimi kosmicznymi paskudztwami, czyli najróżniejszym promieniowaniem i wiatrami słonecznymi. Zewnętrzne jądro Ziemi, na które głównie składa się stopione żelazo, odpowiada za tworzenie pola magnetycznego. Gdyby ilość oddziałującego na nie ciśnienia zwiększyła się ze względu na grawitację, uległoby ono utwardzeniu. W rezultacie nasze pole magnetyczne by zniknęło, a my bylibyśmy wystawieni na skutki promieniowania kosmicznego. Aż strach pomyśleć, co by było dalej. No dobra, skoro wiemy, że życie na nowej Ziemi byłoby koszmarem, to co z kosmosem? Pewnie słyszeliście kiedyś, że Jowisz dzięki swojej potężnej grawitacji broni nas przed asteroidami. Cóż, teraz to byłaby nasza działka. Co roku ten gazowy olbrzym doświadcza około 24 tysięcy kolizji. To czekałoby nas. Pamiętacie, jak mówiłem o meteorycie Chicxulub? Do podobnych kataklizmów dochodziło na Ziemi średnio co 100 milionów lat. Gdyby jednak nasza planeta była rozmiarów Jowisza, głazy te opadałyby na nas co piątek. No i musielibyśmy pożegnać się z Księżycem. Jest on bardzo blisko, więc gdyby błękitna planeta zwiększyła swoje rozmiary, doszłoby do prawdziwej księżycowej katastrofy. Dosłownie oglądalibyśmy, jak srebrny glob byłby rozrywany na strzępy, potem jego odłamki spadłyby na nas. Jedna z hipotez mówi, że miliardy lat temu nasz satelita jakimś cudem oderwał się od Ziemi, a jego fragmenty połączyły się i uformowały w kulę. To by było jak oglądanie jego narodzin, ale od tyłu. Nawet gdyby Księżyc jakimś cudem to wszystko przetrwał i pozostał na orbicie Ziemi, zmiany w przepływach i tak byłyby dramatyczne. Konsekwencje trudno sobie wyobrazić. Jedną z nich byłoby zapewne urocze statko tsunami. Z drugiej strony zapewne zyskalibyśmy kilka nowych księżyców. Jowisz ma ich 79. To dopiero byłby widok. O ile tylko gazowe obłoki z tych wszystkich erupcji nie zasłoniłyby nieba. Poza tym sama obecność drugiej tak dużej planety wpłynęłaby na cały Układ Słoneczny. Spokojnie. Inne planety nie zderzyłyby się z nami. Wielu ludzi błędnie szacuje odległości między jedną planetą a drugą. Mimo wszystko nowa Ziemia oddziaływałaby nieznacznie na orbity i prędkość obrotu pozostałych planet. Nasz odmieniony kosmiczny dom obiegałby Słońce znacznie wolniej ze względu na swoją ogromną masę. Przykładowo, jeden rok odpowiada 12 latom na Jowiszu. Wszystko to miałoby rzecz jasna znaczący wpływ na porę roku i klimat w ogóle. Czyli jak wyglądałoby życie na Ziemi? Bardzo odważne pytanie. Jeśli kiedykolwiek przyjdzie nam zamieszkać na superziemi o rozmiarach zbliżonych do Jowisza, ciekaw jestem, ile z naszych rozważań by się sprawdziło. Wskakujcie, zabiorę Was na przejażdżkę po planetach naszego systemu. Zaczniemy od Merkurego, najmniejszej planety w Układzie Słonecznym. W ciągu dnia temperatura na jej powierzchni osiąga 430 stopni Celsjusza, z kolei w nocy spada do minus 180 stopni. Temperatury są tak skrajne, ponieważ planeta nie ma atmosfery. Otacza ją cienka warstwa zwana egzosferą. To jeden z powodów, dla których na Merkurym nie może rozwinąć się życie. Temperatury i promieniowanie słoneczne są zbyt ekstremalne, by jakikolwiek organizm mógł tam przetrwać. A teraz wyobraźmy sobie, że jakimś sposobem życie na Merkurym jest możliwe. Jakby to wyglądało? Pod względem powierzchni planeta przypomina Księżyc. Meteoryty pozostawiły na niej mnóstwo śladów. W przeciwieństwie do powierzchni naszego naturalnego satelity, ta Merkurego jest szaro-brązowa. A teraz spójrzcie w górę. Na tej planecie Słońce wydaje się prawie 3 razy większe niż na Ziemi i świeci niemal 7 razy jaśniej. Ciekawe, jakie okulary przeciwsłoneczne nosiliby tu ludzie. Czy w przyszłości na Merkurym pojawi się życie? Nie róbcie sobie nadziei, to mało prawdopodobne.
A co powiecie na to, żeby zawitać na Wenus? Logika podpowiada, że Merkury jest najgorętszą planetą Układu Słonecznego, ponieważ leży najbliżej Słońca, ale ten zaszczytny tytuł przypadł Wenus. A dlaczego jest tam tak piekielnie gorąco? Sekret kryje się w atmosferze planety, która składa się niemal w całości z dwutlenku węgla. Jest ona tak gęsta, że nieustannie nagrzewa planetę. Chodzi o to, że gazy w atmosferze Wenus zatrzymują promieniowanie cieplne. Planeta po prostu nie może się schłodzić. Woda na jej powierzchni od razu zmienia się w parę. Gdyby Wenus była posiłkiem, to jej atmosferę można by porównać do mikrofalówki i dlatego temperatury sięgają tam ekstremalnych 465 stopni Celsjusza. A jak wyglądałoby życie na Wenus? Na Ziemi pory roku zmieniają się z powodu nachylenia osi planety, ale na Wenus nie dochodzi w ciągu roku do żadnych znaczących zmian. Za dnia i nocą wszystko jest w miarę jednostajne. A jak prezentuje się stamtąd niebo? Chmury na planecie są żółte lub jasno-białe, tworzy je głównie trujący kwas siarkowy. Dlaczego więc z Ziemi Wenus wydaje się czerwonawo-pomarańczowa? Cóż, nie da się tak łatwo określić koloru planet. Odcień ciała niebieskiego może być inny, gdy patrzymy na nie z innych planet. Gdybyśmy pojechali na Wenus, powitałaby nas czerwonawo-brunatna powierzchnia. Cząsteczki dwutlenku węgla i kwasu siarkowego blokują promienie słoneczne docierające do powierzchni i dlatego planeta wydaje się czerwono-pomarańczowa. A wiecie, że Wenus często nazywana jest bliźniaczką Ziemi? Obie planety mają podobne rozmiary, stosunkowo młodą powierzchnię i gęstą atmosferę z chmurami. Poza tym orbita Wenus znajduje się najbliżej Ziemi. Nic dziwnego, że może rodzić to pytania o istnienie życia na tej planecie. Przykro mi, ale nie jest to możliwe. Wenus nie nadaje się do życia. Kolejny przystanek to Mars. W przeciwieństwie do Wenus, ze względu na nachylenie osi na Marsie, występują pory roku, a ponieważ orbita planety jest bardziej eliptyczna, obserwuje się tu również dodatkowy efekt zmian pór roku. Na półkuli południowej występują chłodniejsze zimy i gorętsze lata niż na półkuli północnej. Średnia temperatura na Marsie wynosi minus 60 stopni Celsjusza. Ale jej wartości wahają się od biegunów do równika, a przy tym mogą się drastycznie zmieniać w ciągu zaledwie tygodnia. To i tak nie najgorzej w porównaniu do dwóch poprzednich planet, co nie? A czy na Marsie da się żyć? Pierwszym zmartwieniem dla każdego organizmu jest promieniowanie kosmiczne. Ziemia ma pole magnetyczne i gęstą atmosferę, która nas przed tym chroni, ale Mars tego nie oferuje. Grawitacja planety jest trzykrotnie słabsza niż na Ziemi, a więc słabsza grawitacja i cieńsza atmosfera utrudniają istotom żywym przetrwanie na czerwonej planecie. W 2013 roku NASA poinformowała o prehistorycznym, słodkowodnym jeziorze na Marsie, w którym mogły rozwijać się mikroorganizmy. Mamy też dowody na to, że na planecie znajdowała się kiedyś woda w stanie ciekłym. Może to oznaczać, że w przeszłości na Marsie panowały niezbędne warunki do rozwoju życia. Ale co się stało z tą wodą? Najprawdopodobniej atmosfera planety stała się zbyt cienka i nie mogła utrzymać jej zasobów na powierzchni. Jej zanik może być też związany z utratą pierwotnych pól magnetycznych, albo ewentualnie z rozmiarem planety. Niewykluczone, że Mars jest zbyt mały, by zachować wodę, a zatem na razie nie nadaje się on do zamieszkania. Ale jak pewnie wiecie, naukowcy wysyłają misję do Marsa. Może zdobędą jakieś nowe informacje. Pożyjemy, zobaczymy. A teraz Jowisz. Zastanawialiście się kiedyś, jak by się żyło na największej planecie w Układzie Słonecznym? Niestety, tamtejsze środowisko nie jest zbyt przyjazne. Temperatury panujące na planecie i jej skład są zbyt surowe, by mogły się tam rozwinąć mikroorganizmy. Jowisz zbudowany jest z warstw gazów, głównie z wodoru i helu. Wypełniają one całą planetę. I to dosłownie. Nie ma tam stałej powierzchni. Gazy sięgają aż do samego jądra. Pod powierzchnią robią się płynne i zmieniają w plazmę. To wszystko dlatego, że panuje tam o wiele większe ciśnienie niż w jakimkolwiek miejscu na Ziemi. Dla porównania, organizm na Jowiszu musiałby wytrzymać 1000 razy większe ciśnienie niż na naszej planecie. Czy coś mogłoby przetrwać w takich warunkach? Raczej nie. Jowisz kompletnie nie nadaje się do życia, ale niewykluczone, że byłoby to możliwe na Europie, jednym z jego księżyców.
zmieniamy scenerię i przenosimy się na Saturna. To druga pod względem wielkości planeta Układu Słonecznego. Podobnie jak Jowisz, też jest wielką gazową kulą i składa się głównie z wodoru i helu. A jakie panują tam temperatury? Jest strasznie zimno, a poza tym wieją niezwykle silne wiatry. W górnej atmosferze Saturna osiągają prędkość 490 metrów na sekundę. Abyście lepiej to zrozumieli, zróbmy porównanie z wichurami na Ziemi. Największy huragan, jaki wystąpił na naszej planecie, osiągnął prędkość 107 metrów na sekundę. A więc pytanie, czy życie na Saturnie jest możliwe, należy do retorycznych. Życie w znanej nam formie nie może tam istnieć. Kolejny przystanek to Uran, jeden z lodowych olbrzymów. Atmosfera planety składa się głównie z lodu, ale to nie jedyny powód jej niebieskiego zabarwienia. W jej atmosferze występuje też metan, który pochłania czerwone światło i odbija niebieskie. To samo zjawisko występuje na Neptunie. Uran to najzimniejsza planeta Układu Słonecznego. Temperatury spadają tam do minus 224 stopni Celsjusza. Życie na Ziemi potrzebuje światła słonecznego, by pobierać energię, ale na Uranie nie ma nic, co mogłoby wytwarzać energię potrzebną organizmom do rozwoju. Wniosek jest jeden. Nie ma tam warunków do życia. Pędzimy teraz na Neptuna, drugiego lodowego olbrzyma. Co takiego znaleźć można na najbardziej oddalonej od Słońca planecie? Oczywiście jest tam niewiarygodnie zimno. Nie ma ani źródła energii, które wykorzystać mogłyby bakterie, ani wody w stanie ciekłym. Naukowcy uważają, że ze względu na tak niekorzystne warunki, znalezienie życia na Neptunie jest mało prawdopodobne. Co zatem sprawia, że nasza planeta nadaje się do życia? I nie mam na myśli tylko ludzi. Chodzi mi o wszystkie żywe organizmy, nawet te mikroskopijne. Do rozwoju życia niezbędne są określone warunki. Wszystkie istoty potrzebują pożywienia, wody i odpowiedniej temperatury. Atmosfera też jest kluczowa. Ludzie potrzebują na przykład tlenu do oddychania i mogą przetrwać tylko w niezbyt wysokich i niezbyt niskich. Jak wyglądałaby Ziemia, gdyby powstała w innym układzie gwiezdnym? Sprawdziłem to dla Was. Wyniki moich badań są zaskakująco pozytywne. Byłyby tam ciepłe tropiki, silne wiatry i gigantyczne ważki. Ale powolutku. Zacznijmy od początku. Od 1995 roku NASA odkryła ponad 4000 planet poza Układem Słonecznym. Niestety, większość z nich to albo latające kule lodu jak Neptun, albo gazowe olbrzymy podobne do Jowisza. Ale wśród nich znajdziemy aż 161 planet podobnych do Ziemi. Jedna z nich jest całkiem blisko. Znajduje się w gwiazdozbiorze Centaura. W konstelacji tej są trzy gwiazdy. Dwie z nich to Alfa Centauri A oraz Alfa Centauri B. Jeśli mieszkacie na półkuli południowej, niewykluczone, że je widzieliście. Są bardzo jasne. To sprawia, że wyglądają jak jedna wielka gwiazda. Obiegają się nawzajem bardzo powoli. Niedaleko nich siedzi sobie trzecia gwiazda. To maleńki czerwony karzeł Proxima Centauri. Jej nazwa wywodzi się od bliskości do naszego Słońca. Spośród tej trójki ta konkretna jest najciekawsza, więc skupmy się właśnie na niej. Proxima Centauri jest od nas oddalona o zaledwie 4,5 roku świetlnego. Aha, jeden rok świetlny to nieco ponad 9,5 biliona kilometrów. Gdybyśmy tam polecieli, podróż typowym promem zajęłaby nam nieco ponad 165 tysięcy lat. Myślicie, że to dużo? Dla wszechświata to jak otworzyć lodówkę. Proxima Centauri jest znacznie lżejsza i mniejsza od naszego Słońca. Jest również dwukrotnie chłodniejsza. Jej temperatura wynosi niecałe 2800 stopni Celsjusza. Z tego powodu nie zobaczymy jej bez teleskopu. Z drugiej strony będzie świecić przez biliony lat i nie będziemy musieli się martwić, że nas pożre jak nasze Słońce. I tak, nasza bliźniacza planeta znajduje się tuż obok Proximy Centauri. Nazywa się Proxima B. Tak wiem, bardzo kreatywna nazwa. Mam nadzieję, że się nie pomylicie. Jest nieznacznie większa i masywniejsza od Ziemi. Znajduje się w ekosferze Proximy Centauri. To oznacza, że może na niej występować woda, a nawet pewne mikroorganizmy. Owszem, niewykluczone, że pewnego dnia znajdziemy na niej życie. Obecnie jednak nasza wiedza o tej tajemniczej planecie jest ograniczona. Zapewne jest skalna jak Ziemia i może mieć podobny krajobraz. Ale to jedynie teoria.
Kto wie, jakie wszechświat może mieć poczucie humoru. Szkoda byłoby przelecieć taki szmat drogi tylko po to, żeby u celu zobaczyć gigantyczny kawał lodu lub coś podobnego. Na szczęście nie będziemy musieli tyle czekać. Tęgie umysły opracowują technologię, dzięki której rozwiniemy prędkość bliską prędkości światła. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, dolecimy na Proximę B w zaledwie 20 lat. Ale chwila, ten filmik nie jest o Proximie B. Tutaj zastanawiamy się, co by było, gdyby życie rozwinęło się nie w Układzie Słonecznym, a w Alfa Centauri. Co by się stało, gdyby Ziemia orbitowała wokół Proximy Centauri albo dwóch innych gwiazd? Wyobraźmy sobie, że nasza błękitna kula zastąpiła Proximę B, nową planetę, nazwę Nowa Ziemia. Chyba też nie jestem zbytnio kreatywny, ale co tam. Na początek orbita. Nowa Ziemia musi być jakieś 25 razy bliżej do swojej gwiazdy niż Proxima B, inaczej byłoby nam trochę zimno. Przybliżmy ją nieco. Elegancko. Dzień wciąż trwa 24 godziny, ale nasz okres orbitalny jest bardzo krótki. Proxima B obiega swoją gwiazdę w raptem 11 dni, ale my damy radę w 8. Co tydzień impreza urodzinowa? Brzmi spoko, ale czekajcie, mamy problem. Widzicie, Proxima Centauri jest gwiazdą rozbłyskową. To oznacza, że czasem, bez najmniejszego powodu, wyrzuca wiatry gwiezdne, które przenoszą zjonizowane cząsteczki. Te z kolei osiadają na planetach. Nasze Słońce też to robi, tyle że Proxima Centauri próbuje nas zniszczyć 2000 razy bardziej niż nasza gwiazda. Dlatego poziomy promieniowania wybiegają poza wszelkie skale. Ale spoko, damy radę. Wystarczy nam potężne pole magnetyczne. Stworzy ono tak gęstą atmosferę, że bez problemu uchroni nas przed humorkami Proximy Centauri. Czyli będzie nam cieplutko. A może nie? Kolejny problem jest taki, że uczeni wciąż nie wiedzą, jak planety Proximy Centauri ją obiegają. Co jeśli poruszają się synchronicznie, jak nasz Księżyc? Wtedy jedna połowa nowej Ziemi byłaby piekarnikiem, a druga zamarzniętą pustynią. Ale z tym też damy radę. Wystarczy, że osiądziemy sobie gdzieś po środku. W życiu bym nie pomyślał, że to powiem, ale na biegunie północnym będzie zdecydowanie cieplej. Jeśli poszczęści nam się z rotacją, będzie nam naprawdę cieplutko. Średnia temperatura wynosi jakieś 21 stopni Celsjusza i nie występują żadne ekstrema. Na nowej Ziemi mamy znacznie więcej wody. Pogoda jest generalnie nieprzewidywalna. Wieją dość porywiste wiatry, a niszczycielskie deszcze mogą trwać przez dość długi czas, ale można się przyzwyczaić. Zmiany temperatur są znacznie bardziej odczuwalne w górach. Tak jak na naszej Ziemi. Im wyżej wejdziemy, tym zimniej się robi. Tylko że na tych szczytach jest naprawdę zimno. Dlatego podnóża gór i wzniesień są porośnięte dżunglami, a ich szczyty to pokryte śniegiem pustynie. Generalnie jednak prawie jak ziemskie tropiki. Flora jest bardzo bogata, drzewa są niskie, ale bardzo bujne. Ponieważ gęsta atmosfera ułatwia latanie, widzimy mnóstwo większych zwierząt latających, jak na przykład ważki z rozpiętością skrzydeł sięgających 5 metrów. Lecimy dalej. Niebo jest znacznie jaśniejsze niż na Ziemi i w dodatku o wiele bardziej zachmurzone. Czasem wydaje się całkowicie białe. Ale nocne niebo jest jasne i zjawiskowe. No i jeszcze 4 słońca. Naszym głównym jest Proxima Centauri. Widzimy również 2 jasne gwiazdy Alfa Centauri. No i wreszcie nasze stare Słońce. Wygląda jak jasna, odległa gwiazda. Możecie uronić łezkę za starą Ziemią. W naszej okolicy znajduje się kilka planet, jak na przykład Proxima Centauri C. Gwiazdę macierzystą otaczają 2 pasy kosmicznego pyłu, więc przygotujcie się na zjawiskowe i barwne pokazy nocne. Ogólnie wychodzi nam nieco szalona, ale piękna i zielona planeta. Osobiście nie miałbym nic przeciwko, żeby tam zamieszkać. A wy? Piszcie w komentarzach. No dobra, wiemy już, co by się stało, gdyby nasza Ziemia powstała w pobliżu Proximy Centauri. Ale co z pozostałymi gwiazdami? Niestety, nie będziemy w stanie obiegać ich 2 naraz. Uczeni podejrzewają, że Alfa Centauri A i B mają jakąś wspólną planetę, która przeskakuje z jednej orbity na drugą, no i pewnie jest dość zimna. Skupmy się na Alfie Centauri A, tak jak wcześniej na Nowej Ziemi. Tu średnia temperatura wynosi jakieś 21 stopni Celsjusza, ale amplituda jest dość duża. Na biegunie południowym temperatura wynosi minus 73 stopnie Celsjusza, a na równiku 45 stopni, czyli lepiej trzymać się północy. Dzień niezmiennie trwa 24 godziny, a okres orbitalny 1 rok i 1 miesiąc. Prawie tak samo jest na Alfie Centauri B, tylko że tam okres orbitalny wynosi pół roku. Pozostałe warunki są bardzo podobne do Ziemi. Zmiany w porach roku są ledwie zauważalne. Wahania temperatur też są niewielkie. Nieważne, gdzie byśmy zamieszkali, sąsiadująca gwiazda będzie wyraźnie widoczna, ale nie zobaczymy Proximy Centauri.
I to w zasadzie tyle. Oczywiście zakładamy tutaj doskonałe warunki. Podobnie jak u nas, nawet najmniejsza zmiana, czy to rzadka atmosfera, czy zwiększony dystans od gwiazdy, będzie miała opłakane skutki. Naprawdę nam się poszczęściło z Ziemią. Mimo wszystko szanse znalezienia planety zdatnej do zamieszkania i tak są bardzo wysokie. Nawet w najgorszym wypadku we wszechświecie znajdziemy jakieś 15 milionów planet, na których możemy znaleźć życie.